Rozdział 13. W Dolinie Straty. Mgła całkowicie się rozproszyła i góry skąpane były w promieniach słońca. Droga wydawała się teraz o wiele łatwiejsza i przyjemniejsza. Ścieżka wciąż prowadziła raczej wzdłuż zbocza góry, a nie bezpośrednio pod górę. Jednak któregoś dnia, po minięciu zakrętu, zobaczyły nagle przed sobą głęboką dolinę. Ku ich zdziwieniu ścieżka wiodła prosto w dół zbocza, na dno doliny. Przypominało to strwożonej ów dzień na początku podróży, kiedy droga poprowadziła je do Egiptu. Wszystkie trzy zatrzymały się, popatrzyły najpierw na siebie nawzajem, a następnie na dolinę i jej przeciwległe zbocze. Podejście było tam równie strome jak w przypadku wielkiej przepaści zranienia i wznosiło jeszcze się wyżej niż ona. Było dla nich oczywiste, że zejście w dolinę i ponowne podejście pod górę będzie wymagało od nich ogromnego wysiłku i niesamowitego nakładu energii, a także bardzo dużej ilości czasu. Strwożona stała nieruchomo, wpatrując się w rozpościerający się przed jej oczyma widok. W tej chwili przechodziła najtrudniejszą i najbardziej bolesną próbę ze wszystkich, które dotychczas były jej udziałem. Czy będzie musiała pogodzić się z kolejnym opóźnieniem, o wiele trudniejszym do zniesienia niż kiedykolwiek wcześniej? Zdołały już dojść tak wysoko. Gdyby tylko ścieżka, którą podążały, zaczęła wspinać się pod górę, lada moment dotarłyby do linii wiecznych śniegów i zaczęłyby ostatnie podejście do wyżyn. Tam, gdzie żaden nieprzyjaciel nie ma już dostępu i gdzie płyną uzdrawiające strumienie. Zamiast tego ścieżka prowadziła w dół, na dno doliny, położonej równie nisko jak Dolina Upokorzenia. Poziom, który osiągnęły po jakże długiej i pełnej trudu wędrówce, zostałby całkowicie zaprzepaszczony i musiałyby zacząć wspinaczkę od samego początku, tak jakby cały ten czas trudności i prób, które już przybyły, w ogóle nie istniał. Kiedy tak patrzyła w głąb doliny, serce strwożonej zamarło z rozpaczy. Po raz pierwszy w czasie swojej podróży zaczęła się poważnie zastanawiać, czy jej krewni nie mieli może jednak racji i czy słusznie zrobiła, podążając za pasterzem. Kto byłby w stanie podążać za kimś, kto żądał tak wiele? Kto stawiał tak niemożliwe wymagania? Kto zabierał człowiekowi absolutnie wszystko? Jeżeli zejdzie na dół, będzie musiała oddać wszystko, co zyskała przez cały czas wędrówki ku wyżynom. Nie będzie nawet o krok bliżej spełnienia obietnicy niż wtedy, kiedy opuszczała Dolinę Upokorzenia. Przez jedną krótką, ciemną chwilę strwożona naprawdę rozważała możliwość, czy nie zawrócić i nie przestać podążać za pasterzem. Nie musi wcale iść dalej. Nie było najmniejszego powodu, dla którego miałaby się czuć zobowiązana, by tam zejść. Jedyną przyczyną, dla której wędrowała wraz z towarzyszkami tą bezsensowną ścieżką, było to, że pasterz ją dla niej wybrał. Nie była to droga, którą w naturalny sposób wybrałaby sama. Teraz miała jednak możliwość wyboru. Mogła natychmiast ukrócić swój smutek i cierpienie i zacząć układać życie po swojemu, nie zważając na pasterza. Przez jedną okropną chwilę strwożona wpatrywała się w przerażającą, bezkresną ciemność, w budzącą grozę egzystencję, w której nie było pasterza, któremu można by zaufać i którego można by kochać. Bez pasterza zostałaby sama na sam z budzącą odrazą strwożoną. Kiedykolwiek później myślała o tej chwili, miała wrażenie, że zajrzała wówczas do samej czeluści piekła. Wreszcie przerwała te rozważania, wydając z siebie rozpaczliwy wrzask. Pasterzu! Krzyczała na całe gardło. Pasterzu, pasterzu! Pomóż mi! Gdzie jesteś? Nie opuszczaj mnie! I już po małej chwili przywarła do jego nóg, cała roztrzęsiona, nie mogąc powstrzymać duszącego płaczu. Możesz zrobić, co tylko chcesz, pasterzu. Możesz mnie poprosić, co tylko sobie życzysz. Tylko nie pozwól mi zawrócić z tej drogi. Najdroższy panie, nie dopuść nigdy, żebym cię zostawiła. Nie nalegaj na mnie, abym cię opuściła i odeszła od ciebie.
nie wypuszczając go z ucisku. Dodała wśród łez: jeśli chciałbyś mnie oszukać i nie wypełnić żadnej z twoich obietnic, nukłani, nowego imienia i w ogóle niczego, to niech tak się stanie. Tylko nie pozwól mi, abym od ciebie odeszła. Nie daj mi odwrócić się od ciebie. Ta ścieżka ku dolinie wyglądała tak źle, że nie byłam w stanie uwierzyć, że jest dobra. I znów zaczęła płakać. Pasterz podniósł ją z ziemi, objął ramieniem i otarł dłonią łzy z jej policzka. Następnie dodał jej otuchy, mówiąc: nie ma mowy o tym, abyś się odwróciła, stworzona. Nikt, nawet twoje własne przerażone serce, nie może cię wyrwać z mojej ręki. Pamiętasz, co ci kiedyś powiedziałem? To opóźnienie nie prowadzi do śmierci, ale służy Bożej chwale. Chyba nie zapomniałaś tego wszystkiego, czego nauczyłaś się po drodze. W tej chwili sprawdzają się słowa. Co ja czynię, ty nie wiesz teraz, ale się potem dowiesz. Owce moje usłyszą mój głos i idą za mną. Choć ta ścieżka wygląda przerażająco, podążając nią będziesz doskonale bezpieczna. Daję ci teraz jeszcze jedną obietnicę. Gdy będziesz chciała iść w prawo albo w lewo, twoje uszy usłyszą słowa odzywające się do ciebie z tyłu. To jest drogą, którą masz iść. Umilkł na chwilę, podczas gdy strożona wciąż o niego oparta, za nie mówiła z wdzięczności i ulgi, rozkoszując się jego obecnością. Czy będziesz w stanie to jeszcze znieść? Czy zdołasz przeboleć stratę wszystkiego, co zyskałaś już w czasie podróży ku wyżynom? Czy zejdziesz ścieżką przebaczenia do Doliny Straty ze względu na to, że jest to droga, którą ją dla ciebie wybrałem? Czy zaufasz mi i nie przestaniesz mnie kochać? Nie wypuszczając go z ucisku, powtórzyła z całego serca słowa kobiety, która dawno temu przechodziła podobną próbę. Odpowiedziała Rut: nie nalegaj na mnie, abym opuściła ciebie. Ja bym odeszła od ciebie. Gdyż gdzie ty pójdziesz, tam i ja pójdę. Gdzie ty zamieszkasz, tam i ja zamieszkam. Twój naród będzie moim narodem, a twój Bóg będzie moim Bogiem. Gdzie ty umrzesz, tam ja umrę i tam będę pogrzebana. Niech mi Pan to uczyni i tam to dorzuci, jeśli coś innego niż śmierć oddzieli mnie od ciebie. Tak więc na szczycie wzgórza nad Doliną Straty został wzniesiony kolejny ołtarz i kolejny kamień znalazł się w sakiewce, którą cały czas nosiła w zanadrzu. Po dopełnieniu tego wszystkiego zaczęli schodzić ku dolinie. W czasie wędrówki usłyszała, jak jej towarzyszki nucą łagodnie: dokąd poszedł twój miły, najpiękniejsza między kobietami? Dokąd się mógł zwrócić, abyś mogły go szukać wraz z tobą? Następną zwrotkę zaśpiewał pasterz. Mój miły szedł do swego ogrodu, między grządki balsamu, tam gdzie pasie pośród lilii, tam wyznaczył mi spotkanie. Ostatnie dwie zwrotki zaśpiewała sama strwożona, której serce było tak przepełnione radością, że jej głos uległ niewiarygodnej przemianie i brzmiał teraz równie słodko jak głosy jej współtowarzyszy. Stąpiłam więc do ogrodu, aby zobaczyć młode pędy w dolinie, aby ujrzeć, jak pączkują drzewa granatu i jak kwitnie szczep winny. Serce niemal rozsadziło mi piersi. Nie miałam pojęcia, że gna on prędzej niż Rydwany, bo oto mój miły już czekał tam na mnie. Pieśń szósta od 1 do 3 wersetu. Biorąc pod uwagę, jak strome było to zejście, droga w dół wydawała się strwożonej zadziwiająco lekka. Być może dlatego, że pragnęła ona z całego serca zadowolić i rozradować pasterza. Przerażające spojrzenie w głąb czeluści życia bez niego było dla niej takim wstrząsem, że nie było mowy, aby kiedyś czuła się całkiem tak samo jak dawniej. Uświadomiło to strwożonej, że w głębi jej serca nie było miejsca na nic innego, poza żarliwym pragnieniem samego pasterza, wypierającym nawet tęsknotę za wypełnieniem się jego obietnic. Nie pragnęła już niczego innego, jak tylko zawsze podążać za nim.
Tuż pod powierzchnią przeróżne pragnienia niezmiennie domagały się hałaśliwie jej uwagi. Teraz jednak wiedziała ponad wszelką wątpliwość, że głębia jej istoty została tak ukształtowana, iż nic nie było w stanie wypełnić ani zaspokoić jej serca poza samym pasterzem. Nic innego nie ma tak naprawdę znaczenia, powiedziała sama do siebie. Liczy się tylko kochanie go i wypełnianie tego, co on mi poleci. Nie wiem właściwie, dlaczego tak jest, ale tak właśnie jest. Choć moja droga wiedzie od smutku do miłości i od cierpienia do miłości, wspaniale jest wbrew temu wszystkiemu dalej go kochać. Gdybym przestała go kochać, przestałabym istnieć. W niedługim czasie znaleźli się już w dolinie. Chociaż po wielu dniach oddychania rześkim, górskim powietrzem, zejście do doliny przypominało stępowanie do lochu. Kiedy się tam już znaleźli, strwożona stwierdziła z zaskoczeniem, że jest to piękne, przesycone pokojem miejsce pełne zieleni i kwiatów rosnących na łąkach i na brzegach przepływającej środkiem rzeki. Z jakiejś niemożliwej do wytłumaczenia przyczyny strwożona czuła się w Dolinie Straty o wiele bardziej wypoczęta, spokojniejsza i bardziej zadowolona z życia niż w trakcie wcześniejszych etapów podróży. Miała także wrażenie, że jej towarzyszki przeszły jakąś niezwykłą przemianę. Wciąż trzymały ją za ręce, ale ich uścisk nie sprawiał jej ani cierpienia, ani smutku. Zdawało się, jakby towarzyszyły jej i trzymały ją za ręce tak po prostu, z czystej przyjaźni i radości z przebywaniem razem. Nie przestawały przy tym śpiewać, czasem w języku całkiem innym niż ten, którego się już od nich nauczyła. Kiedy zapytała o znaczenie słów tych pieśni, one jedynie uśmiechnęły się i pokręciły głowami. Jedna z pieśni, które śpiewały w Dolinie Straty, pochodziła jednak z tego samego starego śpiewnika, który był taki bliski sercu strwożonej. Ja należę do mego miłego, a on jest cały mój. Och, jakże miły mój pragnie rozświetlić mnie blaskiem swego piękna, w promienne szaty odziano. Mój miły zaspokoi swe pragnienie, gdy doskonale czysta wyjdę z płomieni. Pójdź, mój miły, wyruszajmy tam, gdzie czekają pola otwarte, tam, gdzie czekają owoce wyborne. Niech nóż twój szczepy dziś przecina, niech twoja wola i twa mądrość pomnożą dzisiaj winnic plon. Mandragory słodką wydają woń, winna latoroś już kwitnie i w pełnym kwieciu stoją sady, piękne pąki, choć korzeń gorzki, nie wyprę się mej do ciebie miłości. I wydam dla ciebie owoc rozkoszy. Pieśń numer 7, od 11 do 14. Przed zejściem do doliny strwożona z przerażeniem patrzyła na góry po drugiej stronie, nie będąc w stanie sobie wyobrazić, w jaki sposób mogłaby się na nie wspiąć. Teraz jednak problem ten nie mącił jej spokoju, podczas gdy ona spacerowała ze spokojem po dolinie, czekając na to, co zrobi pasterz. Szczególną pociechę stanowił dla niej fakt, że po długiej wędrówce, po śliskich i wyboistych górskich ścieżkach, na których ciągle się potykała i boleśnie utykała, tu na zielonych łąkach doliny mogła chodzić bez trudu, nie czując ran, blizn ani obolałych mięśni. Wszystko to wydawało się jej takie przedziwne, bo przecież rzeczywiście przebywała właśnie w Dolinie Straty. Nadamiar złego do wyżyn było teraz o wiele dalej niż kiedykolwiek wcześniej. Któregoś dnia spytała o to pasterza, który, co było w tym wszystkim najwspanialsze, często spacerował wraz z nimi po dolinie, mówiąc z najbardziej czarującym uśmiechem na świecie, że jest to jeden z jego ulubionych zakątków. W odpowiedzi na to pytanie powiedział jej: cieszę się, że tobie też spodobała się dolina. Wydaje mi się, że przyszło ci to z taką łatwością ze względu na ołtarz, który zbudowałaś tuż przed zejściem. Wytłumaczenie to zaskoczyło strwożoną. Jak to możliwe? Zapytała. Przecież zawsze, kiedy kazałeś budować mi ołtarz, droga robiła się jeszcze trudniejsza i bardziej wymagająca.
Znowu się do niej uśmiechnął, napomykając jedynie: to wspaniałe, że ołtarze sprawiają, iż niemożliwe staje się możliwe. A jeszcze wspanialsze jest to, że tym razem ołtarz nie przyniósł ci zmagania, tylko pokój. Zauważyła, że kiedy mówił te słowa, patrzył na nią w dziwnie przenikliwy sposób. Choć była w tym spojrzeniu pełna słodyczy łagodność, było w jego oczach również coś innego, czego jeszcze nigdy tam nie widziała i czego nie potrafiła w żaden sposób sklasyfikować. Wydawało jej się, że spojrzenie to łączy w sobie dwie cechy. Jedną z nich było coś przypominającego litość, choć nie całkiem. Chyba lepiej byłoby to nazwać głębokim i pięknym współczuciem. Drugą była nieugięta determinacja. Kiedy tylko sobie to uświadomiła, przypomniały jej się słowa, które wypowiedział jeszcze w Dolinie Upokorzenia. Jeden ze sług pasterza. Powiedział on, że miłość jest piękna, ale także przerażająca. Przerażająca w swojej determinacji, aby w ukochanej osobie nie zostawić nic niedoskonałego ani skażonego. Na tę myśl stworzona zadrżała w swoim sercu. On nie spocznie, dopóki nie uczyni ze mnie tej osoby, którą zgodnie z jego postanowieniem mam się stać. A ponieważ wciąż była strwożoną i nie była jeszcze przygotowana na to, by zmienić imię, dodała z nagłym przepływem lęku. Zastanawiam się, co też ma zamiar teraz zrobić i czy to będzie bardzo bolało.